Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę z filmem na Wasze zamówienie, no bo bardzo często prosiliście mnie, żeby zrobić film o wybitnym aktorze Gustawie Holoubku i dzisiaj spełnię Waszą prośbę i to z wielką przyjemnością. Tak znakomite persony należy nam przypominać i to jak najczęściej. A na pewno pan Gustaw był znany młodemu pokoleniu widzów jako poważny i nobliwy mężczyzna, dystyngowany pan. Dawna gwiazda, ale starsi bardzo dobrze go pamiętają i chyba wszyscy wiemy, że poza tym jego niesamowitym kunsztem aktorskim słynął też ze słabości do kobiet i poczucia humoru. Żartował nawet z własnej śmierci, a aktorem był wybitnym. Sam bardzo dobrze znał wagę swoich słów i potrafił niesamowicie przekazywać to, o czym mówił. Chociaż zagrał w kilkudziesięciu rolach filmowych, to nad wszystko cenił teatr. Dziś opowiem Wam, jak wyglądało jego życie, a bez skandali również się nie obeszło. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Gustaw Teofil Holoubek urodził się 21 kwietnia 1923 roku w Krakowie. Był jedynym dzieckiem Czecha Gustawa, który po wojnie osiedlił się w Polsce, żeniąc się z owdowiałą Eugenią z Krakowa. Jego ojciec ukończył Akademię Wojskową i w czasie I wojny światowej służył w II Brygadzie Legionów Polskich. Sam pan Gustaw tak wspominał swój dom. Jaki był nasz dom? Pełen życia, wojskowego hura optymizmu, kultu sprawności fizycznej i sportu. Ojciec, jak to wojskowy, lubił dyscyplinę i porządek. Wydawał komendy i rozkazy. Matka natomiast miała poczucie humoru i upodobanie do pewnego romantycznego bałaganu wokół siebie. Świetnie gotowała i na karmieniu nas wyczerpywała się jej rola. Pytany o to, co robił w dzieciństwie, odpowiadał z naprawdę wielką szczerością. No staliśmy sobie z chłopakami na ulicy pod latarnią i tak sobie pluliśmy. Nawet wybuch wojny, a później pobyt w niemieckiej niewoli nie zdołały pozbawić go tego poczucia humoru. Gustaw Holoubek miał piątkę przyrodniego rodzeństwa i w dzieciństwie jego największą pasją była piłka nożna. Grał w juniorach Krakowi. Wisła Kraków, musiałam to powiedzieć. W 1939 roku brał na ochotnika udział w kampanii wrześniowej w oddziałach przysposobienia wojskowego. Dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do obozu jenieckiego. Tam zachorował na gruźlicę, z którą zmagał się później przez wiele, wiele lat. W 1940 roku dostał zwolnienie, które nastąpiło po interwencji jego matki. Ta powołała się na zasługi ojca podczas I wojny światowej. Dlatego Gustaw powrócił do Krakowa, wycieńczony i chorowity, jednak już nie do domu rodzinnego, a do domu swojej siostry, gdzie mieszkała również jego matka. Później pracował w gazowni miejskiej, a do końca wojny należał do teatralnego kółka konspiracyjnego. W 1945 roku zdał egzaminy do dramatycznego studia przy Teatrze Juliusza Słowackiego, założonego przez Karola Frycza, które ukończył w 1947 roku. Co ciekawe, bo dzisiaj pewnie jesteśmy dalecy od tego, żeby nazywać go aktorem komediowym, ale faktycznie swoją karierę od komedii zaczął i na początku grywał raczej właśnie nieduże rulki w komediach. Dużą przeszkodą dla niego była właśnie gruźlica, która do niego powracała jak bumerang. W końcu na półtora miesiąca wyjechał do sanatorium w Zakopanem. Potem były kolejne nawroty wyniszczającej choroby i apogeum w 1955 roku. Jednak leki oraz pobyt w sanatorium po raz kolejny pokonały chorobę. Pan Gustaw miał taki specyficzny sposób mówienia. Faktycznie po tym byliśmy w stanie go rozpoznać i jak sam mówił, tego sposobu mówienia nauczył się już w szkole teatralnej. Gdy do niej wstąpiłem, miałem akcent krakowski. Sepleniłem i mówiąc w ogóle... Nie uwzględniałem liter, opowiadał w Vivie. Dodawał, że właściwie nie ma pojęcia, dlaczego w sumie go przyjęli do szkoły teatralnej. Może dlatego, że tak płakałem i smarkałem przy moim testamencie Słowackiego, że egzaminator zapytał, czy pan jest przy zdrowych zmysłach? To jeden z pogodniejszych utworów tego poety. Poza tym pan nie wymawia 6 liter. Myślę, że dostrzegli we mnie pewien rodzaj temperamentu. Ale pan Gustaw na studiach oczywiście był duszą towarzystwa.
Brylował nie tylko na scenie, ale i poza nią. Koledzy zazdrościli mu strasznie, bo miał bardzo duże powodzenie u płci przeciwnej. No i ogólnie, wiecie, zwracał uwagę, gdzie tylko nie poszedł, to zawsze był w centrum tej uwagi. Nawet ci, którzy mu zazdrościli, mówili, że w sumie to trudno było go nie lubić. Tadeusz Łomnicki, o którym macie odcinek na moim kanale, no zdecydowanie go nie lubił i potem dowiecie się dlaczego, jeśli nie oglądaliście tego odcinka, ale mówił o nim, że każdy ma swojego holoubka i to powiedzonko przez lata robiło karierę w kuluarach. Przez pierwsze lata swojej aktywności grywał w teatrach krakowskich, ale do swojego zawodu miał stosunek mocno ironiczny. Reżyser to taki człowiek, któremu nie powiodło się w aktorstwie, a aktor to taki człowiek, któremu nie powiodło się w życiu. Mawiał, twierdząc, że na scenie wylądował dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu. Potem przyszedł czas na Śląsk. W latach od 1949 do 1956 pracował jako kierownik artystyczny i reżyser Teatru Śląskiego w Katowicach. Od 1958 związał się z teatrami warszawskimi, grał w polskim, dramatycznym, narodowym. Powrócił później do dramatycznego, gdzie był dyrektorem w latach od 1971 do 1982 roku. Był też prezesem Spatifu. Zasiadał w Sejmie PRL w latach 1976 do 1982. Jednak zrzekł się mandatu po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1981 roku został wybrany honorowym prezesem Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich. Był związany z Teatrem Ateneum. I oczywiście, kiedy myślimy Gustaw Holoubek i myślimy też teatr, od razu na myśl przychodzą nam dziady. Ale tak jak wam powiedziałam, ludzie go uwielbiali, na każdą sytuację miał swoją anegdotkę, a jego życie od tych anegdotek niezbyt się różniło, jeżeli chodzi o poziom tego, jak było ciekawe. Potem oczywiście jego kunszt musiał zostać przekazany dalej i tak się stało, ponieważ został wykładowcą szkoły teatralnej. Od 1989 roku był też profesorem. I tutaj taka mała anegdotka, ponieważ kiedyś Krystyna Loska, prezenterka telewizyjna, która na pewno jest wam bardzo dobrze znana, myślała o tym, żeby zostać aktorką i poszła na egzaminy do szkoły teatralnej, gdzie właśnie spotkała Gustawa Holoubka, który ją oceniał oczywiście. Aby mogła odebrać indeks aktorskiej szkoły w Krakowie, musiała zdawać egzaminy wstępne w Katowicach. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był Gustaw Holoubek, który wcześniej prowadził tam kursy przygotowawcze. W pewnym momencie kazał mi zagrać na scenie randkę z chłopakiem, w którego zresztą sam się wcielił. Musiałam dobrze wypaść, bo się dostałam. Później wybrała jednak inny zawód, ale to oczywiście zupełnie inna historia. Wracając więc do pana Gustawa, zagrał w wielu filmach. Pierwszą ważną rolą była postać alkoholika Kuby w Pętli. Ale tak jak już wam powiedziałam, mimo że zagrał w kilkudziesięciu filmach, to nie przywiązywał do aktorstwa filmowego zbyt dużej wagi. Kilka jego filmów należy jednak odnotować, ponieważ zalicza się je do kanonu polskiej kinematografii. Niezwykle cenił hasa, reżyser zaś odpłacał mu ciekawymi rolami w swoich filmach. Pożegnaniach, Rozstaniu, Rękopisie znalezionym w Saragosie, Sanatorium pod Klepsydrą. Oczywiście tych filmów było dużo więcej, ale nie chcę tutaj po prostu zamienić tego odcinka w filmografię, więc znajdziecie ją w opisie do tego filmu. Były też role w teatrze telewizji, był też dubbing, książki. Ale dobra, pora na to życie prywatne. No bo nadmieniłam wam, że było burzliwe. Po raz pierwszy ożenił się dość młodo. Z poznaną w szkole koleżanką z roku Danutą Kwiatkowską. Wkrótce na świat przyszło więc jego pierwsze dziecko, córka Ewa, i on podkreślał, że jest bardzo dumny z niej, ale przez wiele lat po tym, jak rozpadło się jego małżeństwo, właściwie nie utrzymywał z nią kontaktu. A wszystko dlatego, że poznał na planie filmowym inną kobietę. A dokładnie było to w roku 1958 na planie filmu Pożegnania, gdzie poznał Marię Maję Wachowiak. I zakochany porzucił swoją żonę. Tym bardziej, że pani Maria już kiedy dowiedziała się, z kim będzie grała, była zafascynowana tym mężczyzną. Wydawać by się więc mogło, że to uczucie było im po prostu pisane. Kiedy dowiedziałam się, kto będzie grał mojego męża, poszłam na jego wcześniejszy film. Byłam pod wrażeniem, wspominała.
Wzięli cichy ślub cywilny, a kiedy wrócili na plan, zostali obsypani gratulacjami. A wśród składających im życzenia była również młodziutka wtedy aktorka Magdalena Zawadzka. Później małżonkowie urządzili ślub kościelny i wielkie wesele. Było to naprawdę bardzo duże wydarzenie towarzyskie i właściwie wszyscy chcieli tam być. O niczym innym się nie mówiło. Uroczystość odbyła się w pałacu księcia Poniatowskiego w Jabłonnie i zaproszono na nią najwybitniejsze postacie znane z ekranów i teatralnych scen. Przez jakiś czas Wachowiak i Hollowback uchodzili za idealną parę, no i to wesele w sumie miało być zwiastunem takiego idealnego życia. Jak się później okazało, los miał po raz kolejny dla tego mężczyzny inne plany i wielką miłość w zanadrzu. Ale jeszcze o tym związku, bo niedługo później na świat przyszła ich córka Magdalena. Ale z biegiem czasu coś zaczęło się psuć. Jednak Wachowiak bardzo długo walczyła o ten związek. Starała się być dla męża jak najlepsza i nawet zrezygnowała z propozycji kontraktu w USA, ponieważ obawiała się, że wyjazd na tak długo i tak daleko może odbić się na ich relacjach i sprawić, że nie będzie już do czego wracać. Gustaw Hollowback 18-letnią Magdalenę Zawadzką poznał w 1962 roku. Podobno już wtedy zwróciła jego uwagę, jednak młoda Magdalena Zawadzka, ostrzeżona przez swoich rodziców, że ma nie zadawać się ze starszymi aktorami, zdecydowanie to zaproszenie na kawę odrzuciła. Było to na planie spotkania w bajce. Wtedy byłam młodą dziewczyną, ledwo po maturze. Rodzice ostrzegali mnie, żebym nie zadawała się z filmowcami. Aż któregoś wieczoru stało się to, czego obawiali się moi rodzice. Andrzej Łapicki i Gustaw Hollowback zaproponowali mi pójście na kawę. O, co to, to nie. Nie należę do takich łatwych dziewczyn. Niech sobie nie myślą. Odmówiłam szybko, szybciej niż wypadało. Obróciłam się na pięcie i na oczach zdumionych panów weszłam w zamknięte, oszklone drzwi. Spotkali się jednak 7 lat później, wtedy Magdalena Zawadzka była w związku małżeńskim z Wiesławem Rutowiczem. Gustaw podobno zapytał uprzejmie, w którą stronę idzie, a ona powiedziała, że w zdecydowanie przeciwną niż on. Tadeusza Łomnickiego poznała natomiast na planie pana Wołodyjowskiego. Wybuchło między nimi bardzo intensywne uczucie, jednak z biegiem czasu zorientowała się, że Łomnicki wcale nie jest łatwą osobą. Wybrała Gustawa, jednak już niedługo musiała spojrzeć również w oczy jego żonie. Magda starła się z Mają Wachowiak na scenie podczas prób spektaklu, w którym razem występowały, cytowało na żywo. Było bardzo nieprzyjemnie. Maja nie mogła znieść tej sytuacji i wkrótce odeszła nie tylko z życia Gustawa, ale i z dramatycznego. Gustaw rozstał się więc ze swoją żoną Marią, nazywaną też Mają, a Magdalena ze swoim mężem. Wreszcie wolni pobrali się 3 września 1973 roku. Oczywiście, jak często bywa w takich przypadkach, mimo że obydwoje byli w związku małżeńskim, to na Magdalenę spadła cała odpowiedzialność za te relacje. Nie rozumiem, nie wiem dlaczego, ponieważ obydwoje byli w związkach małżeńskich, obydwoje rozwodzili się dla tej sytuacji, żeby być razem, jednak faktycznie wszyscy skupili się na Magdalenie, czyniąc z niej tę złą. Gustaw Hollowback bronił swojej żony. To ja zaniedbywałem Maję, a dopiero później poznałem Magdę. Mówił, podkreślając, że to małżeństwo i tak zmierzało już ku końcowi. W Vivie podkreślał, że to nie było coś za coś. Inaczej widziała to jego była żona. Byłam oszołomiona Gustawem, strasznie w nim zakochana. Gdy odszedł, przestałam spać, nie mogłam oddychać. Byłam bliska temu, co nazywa się umieraniem z miłości. Przyjaciele również nie zaakceptowali nowego związku Gustawa. Byli źli, że rozwiódł się z Wachowiak i mieli mu za złe, że tak szybko wszedł w nowy związek małżeński. Wzburzyło to wszystkich moich znajomych, ale było silniejsze ode mnie i od wszelakiego rozsądku. Mówił, dodając, że przyjaciele nie wróżyli im szczęśliwej przyszłości. Bardzo brutalnie mnie ostrzegali. Mówili, Gucio znowu się ożenił, już nie chcemy powiedzieć z kim. Bardzo dyplomatycznie się wyrażali. Tymczasem jego była żona wraz z córką wyjechała do Niemiec. Ale mówiłam wam też o jego niesamowitym poczuciu humoru i o tych anegdotach, które były wręcz legendarne. Nie było ludzi, którzy go nie lubili. I faktycznie opowieścią o jego inteligencji i geniuszu, snutym przez ludzi, którzy mieli przyjemność z nim pracować, imprezować czy chociażby porozmawiać, nie ma końca.
Jedyne, czego żałował, to słabego kontaktu z córkami. Kiedy podrosły, ich relacje się wyprostowały. Widzieli się rzadko, ale nie mieli ze sobą żadnych sporów. Próbował się zrehabilitować, wychowując swoje trzecie dziecko, syna, ze związku z Magdaleną Zawadzką. Uważam, że dla moich córek nie byłem tak dobrym ojcem jak dla Jasia. Lecz nie zmienia to faktu, że jesteśmy ze sobą na linii. Chociaż spotykamy się rzadko, to wszystko jest w porządku. Kiedy był już starszy i chorował, nadal nie pozwalał, żeby to w jakikolwiek sposób wpływało na jego życie, funkcjonowanie czy pracę. Zawsze radosny, z uśmiechem na ustach, pojawiał się w swoich ulubionych kawiarniach. Powoli wycofywał się jednak z zawodu, a kiedy przyszły te bardziej komercyjne lata i na przykład zaproponowano mu, żeby wystąpił w reklamie, odpowiedział: jedyne, co mógłbym reklamować, to Viagra, ale musiałbym wtedy pokazywać skutki jej zażycia, a na to sobie nie mogę pozwolić. Ostatnie lata jego życia to praca w Teatrze Ateneum, przy repertuarze, o którym młodzi zapomnieli. Uznawany za wielkiego aktora, ale konserwatystę, 40. rocznicę zdjęcia dziadów publiczność oklaskiwała nadaną z taśmy wielką improwizację. 2 miesiące później umarł. Było to 6 marca 2008 roku w wieku 84 lat. Aktor był opłakiwany oczywiście przez całe środowisko, rodzinę, a także żonę. Czas nie leczy ran, tylko je zabliźnia. Miałam pretensje do losu, że zabrał tak wspaniałego człowieka, mówiła po jego śmierci w Superekspresie Zawadzka, dodając, że wiele lat zajęło jej pogodzenie się z jego odejściem. Mój mąż był osobą pełną radości życia. Nie życzyłby sobie, żebym była załamana i smutna. Pocieszał mnie, dodawał siły. Nadal nade mną czuwa i to jest ważne. Pośmiertnie został odznaczony orderem Orła Białego. Został pochowany 12 marca na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego syn, operator filmowy Jan Holoubek, również od czasu do czasu zajmuje się także reżyserią. Jest w związku z Magdaleną Różdżką i niedawno urodziła im się córka. A Gustaw Holoubek w swoim ukochanym Krakowie ma swój skwer. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca tej historii. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Jeżeli się nie subskrybujemy, to oczywiście Was do tego zachęcam, bo to dla mnie bardzo istotne i dla Was też pomocne, bo później dowiadujecie się o nowych filmach, które na tym kanale się pojawiają, jeśli uda Wam się wcisnąć dzwoneczek. Pamiętajcie, że jak zawsze czekam na Was w komentarzach, no i oczywiście w kolejnym filmie, który pojawi się na tym kanale już niebawem. Dzięki wielkie i do zobaczenia!